Zanim, kochani, zaczniemy uwielbiać tutaj Pana Boga śpiewem, modlitwami, to postaram się powiedzieć takie krótkie słowo, czytając dzisiaj Biblię, drugi list świętego Pawła do Koryntian. Przeczytałem taki werset w 4 rozdziale. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona, z miłosierdzia nie upadajmy na duchu. Właśnie, nie upadamy na duchu, tylko idziemy do przodu. To chyba świetny werset dla tego, co się dzieje w obecnej sytuacji w polskim kościele, ale chyba nie tylko w polskim, na całym świecie. Niestety ludzie upadają na duchu. Abstrahując od wyznania, od religii, to jeśli patrzymy na te czasami pseudochrześcijańskie nawet kościoły, ale też te, powiedzmy, prawdziwe chrześcijańskie kościoły, zbory. Jak wielu ludzi odeszło od służby swojej, jak wielu ludzi wystraszyło się tego, co się dzieje, jak wielu takich ludzi, którzy przychodzili do swoich pasterzy z powodu tego, że ci pasterze uciekli, podwinęli ogon i ze strachu czmychnęli, to oni też to zrobili. Wiecie, zawsze ludzie patrzą na kogoś, kto stoi z przodu. Zawsze, w większości przypadków jest tak, że jeśli jest wojsko i jakiś tam kapitan jest na przodzie i on albo ucieknie, albo zginie, to wtedy troszkę jest problem, co dalej robić, więc zaczyna się bałagan, część ludzi ucieka, część, która by chciała walczyć, która by chciała pracować, nie wie w jaki sposób, bo nie jest to wszystko poukładane. A my potrzebujemy naprawdę solidnego fundamentu do tego, że jeśli w naszym życiu coś stanie się takiego, że nasz świat może się zawalić, nie ma znaczenia, co to jest, to kiedy my stoimy na tym twardym fundamencie, to bez względu na to, czy jesteśmy sami, czy jesteśmy w wielkiej gromadzie ludzi, to zawsze idziemy w tą samą stronę i nie poddajemy się, bo jeśli ktokolwiek chciałby swoją duszę zatrzymać, no to utraci ją. A jeśli ktokolwiek chciałby swoją duszę stracić dla Jezusa, będzie żył na wieki. Kochani, to taki apel chyba dla wszystkich ludzi, nie tylko dla tych, którzy są pasterzami, czy to pastorzy, czy liderzy, czy diakoni, ktokolwiek prowadzi tą trzodę, ale też dla nas zwykłych takich ludzi, bez znaczenia stanowiskowego. Nie możemy upadać na duchu, no bo jest z nami najpotężniejszy Bóg, najcudowniejszy Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jeśli Bóg jest z nami, kto przeciwko nam? I co przeciwko nam? Przecież to jest niemożliwością to, że Pan Bóg pozwoli na to, żeby tobie stała się krzywda, pozwoli na to, żeby zbór, który prowadzisz, rozpierzch się. No jeżeli należysz do Niego i trwasz w prawdzie Jego, to nie ma, no, po ludzku nie ma siły, ani ludzkiej siły, ani diabelskiej siły na to, żeby taką społeczność rozsypać, żeby taka społeczność przestała istnieć. Jeżeli jesteś w Bożych rękach, no to nie ma innego wyjścia. Stoisz stabilnie, solidnie, a wręcz przeciwnie. Wtedy, kiedy zaczyna coś się dziać, powinieneś jeszcze mocniej stanąć na swoich nogach, podnieść głowę do góry i pokazać wszystkim, że Bóg jest z nami, że Bóg walczy o nas każdego dnia i nie pozwoli, aby cokolwiek się stało. A jeśli to uczynisz, zrobisz ten krok wiary, jest napisane, że Pan Bóg będzie sowicie błogosławił. Tu nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o jakieś zaszczyty, tylko pozwoli ci służyć tak, jak On tego będzie chciał, według Jego woli, według Jego łaski. On ci przyda uczniów, On ci przyda ludzi, którzy będą z tobą współpracować. Jak czytamy historię Pawła, który jeździł po wielu krajach, jest pokazane, że miał wielu współpracowników. On troszczył się o te zbory, o tych ludzi, do których jeździł. No wtedy nie było SMS-ów, nie było samolotów i pociągów, więc wszystko odbywało się praktycznie
listownię albo musiał przejść, przebyć jakiś odcinek drogi. Może to się działo z opóźnieniem czasami dużym, ale w taki sposób Paweł walczył o tych ludzi. A jak wygląda dzisiaj sytuacja? Czy zakładając, że ktoś jedzie z Polski, nie wiem, może do Francji albo gdzieś może na Białoruś, nieważne gdzie, i idzie tam przez miesiąc czasu i chce walczyć o takich ludzi, o takie zbory, to by było cudownie. Ale problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach tacy ludzie nie chcą walczyć nawet o te zbory, w których są obecni. No to można powiedzieć, gdzie sens, gdzie logika. Strach padł na tych przywódców i tak, jest napisane, żeby się bali Boga. Nie chorób, nie ludzi, tylko niech się boją Boga, bo w taki sposób niektórzy sprzeciwili się Duchowi Świętemu. Skoro zostali powołani do służby, to tą służbę powinni do końca utrzymać. Natomiast ci, którzy podnieśli głowę, wstali z kolan, podnieśli głowę i stanęli pod wiatr, widać efekty tego, jak Pan Bóg błogosławi, jak Pan Bóg działa, jak Pan Bóg pomnaża. To tak naprawdę o co chodzi. Pomnaża we wszystkim. Pomnaża w ludziach, pomnaża w błogosławieństwach, pomnaża w sile, w wielkości tego działania. Ja wiem, że i wczoraj była modlitwa o Polskę, jutro będzie modlitwy takie indywidualne. Ale kochani, miejmy w naszych sercach, w naszych modlitwach tych wszystkich ludzi, którzy stoją na czele zborów różnych denominacji. Miejmy w pamięci i w modlitwach wszystkich księży katolickich, aby Pan Bóg poruszał ich serca i aby oni z tych miejsc, w których głoszą, głosili prawdziwe, żywe słowo. Aby ci ludzie, którzy to słyszą, usłyszeli to i aby ich serce zadrżało. Aby przychodzili do żywego Boga, a nie do obrazów czy krzyżyków jakichś. Jeżeli my nie będziemy się wierzącym modlić o to, to nikt tego nie zrobi. Bo Pan Bóg nie zmieni człowieka, bo to nie o to chodzi. Oczywiście człowiek zmienia, bo Bóg zmienia człowieka wtedy, kiedy człowiek tego chce i pragnie, kiedy przychodzi do Jezusa. Ale jeżeli człowiek tego nie chce, to Bóg na siłę nikogo nie zmieni. Jest napisane, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Dlatego ja, kochani, w imieniu Jezusa Chrystusa proszę was o to, abyśmy wszyscy modlili się o to przebudzenie, które jest tak naprawdę potrzebne, bardzo jest potrzebne w Polsce. O to, aby każdy, kto w sercu ma chęć, to serce, które Duch porusza do tego, aby walczyć, aby stanąć, aby głowę podnieść, aby już ruszyli do boju. I nie ma znaczenia denominacja, nie ma znaczenia nazwa. Ważne jest to, żeby głosić Ewangelię, bo do tego zostaliśmy powołani. Ja poproszę nasz zespół uwielbieniowy. Wiecie, modlić możemy się i też modlitwą uwielbiamy Boga. Teraz będziemy mieć modlitwę śpiewaną, w której będziemy uwielbiać Boga. Ale jeszcze raz, kochani, powiem wam, abyśmy, kiedy mamy społeczność z Bogiem, prosili Go o to przebudzenie, prosili Go o to, aby ci pasterze, którzy mają tą trzodę, nie poddawali się i nie szli za światem, który daje ciemność, a nie życie. Amen.